tvpodkarpacie.pl. Spotkania autorskie, słuchowiska radiowe, gromadne, publiczne czytania nocne i dzienne, spektakle, koncerty, pokazy, wystawy, warsztaty, promocje książek. W głowie się kręci od ilości atrakcji przygotowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sanoku i Manufakturę Sanok z panią Aleksandrą Rózgą na czele. Wszystko w ramach czterodniowego festiwalu czytania Tu czytam Sanok. Chcieliśmy, żeby wyjść z czytaniem, z literaturą na bruk miejski. Myślę, że to się udało przez te 4 dni. Byliśmy w karczmie, w kawiarni u mnicha, w Miejskim Domu Kultury, w ogrodzie biblioteki, no i w rynku czytanie baśni Momo przez mistrzów mowy polskiej, przez Annę Senioł, Artura Andrusa, Edwarda Marszałka. Doskonale wiemy, że czytanie książek to nie jest tylko żmudna i naukowa zabawa, ani niekoniecznie jest to przymus, że z samego czytania można wziąć mnóstwo fajnej zabawy i że czytanie to nie tylko książki, bo literatura, słowo, baśnie, to wszystko jest zarówno w teatrze, w jakichś formach plastycznych można je odnaleźć, w muzyce, a przede wszystkim w spotkaniach, ponieważ spotkania to są opowiadania, to jest opowiadanie sobie nawzajem, a stąd biorą się przecież wszystkie historie, które potem są zapisywane. Może ktoś się poczuć się nieswojo, ale kto mądry, ten czyta. Niekoniecznie musi czytać w formie drukowanej, może czytać w internecie, w smartfonie, ale jest niezwykle ważny kontakt z literaturą, z opowieścią, bo to buduje naszą wrażliwość i to jest bardzo fajne i ważne. I ta akcja, którą podejmujemy, to nie traktujemy jako naukę czytania czy coś specjalnego, tylko chcemy od najmłodszych jak gdyby pokazywać, że to jest ważne, że tak jak dziecko się uczy czytać, jeść, bierze się za rączkę, smakuje pewne potrawy, to chcemy, żeby to było takim powszechnym. W Sanoku gościli m.in. mistrzowie mowy polskiej z Anną Seniuk, Arturem Andrusem i Edwardem Marszałkiem na czele. Życie bez książki jest życiem straconym, dlatego tym wszystkim, którym się wydaje, że to strata czasu, polecam naprawdę. Dla każdego może być dobra książka, szczególnie trzeba przyzwyczaić dzieci do czytania. Dlaczego ja o tym mówię? Bo ja bardzo dużo dla dzieci ostatnio robię i spektakli teatralnych, i dużych, i małych przedsięwzięć. I uważam, że stawianie dziecka przed bajką telewizyjną, którą ogląda się w sposób bierny, zabieramy dziecku wyobraźnię, nie kształcimy naszego dziecka. Tylko dzięki temu czytaniu możemy zainteresować się tym, co wokół nas. Ja nie zachęcam do tego, żeby gnić nad książką, jak wielu potrafi. Ja zachęcam do tego, żeby czytać ze zrozumieniem i korzystać z tego czytania przede wszystkim w taki sposób, żeby jadąc w różne okolice Podkarpacia mieć trochę wiedzy. Nie zwiedzamy wtedy lasu, czy miasta, czy jakichś okolic tak bezwiednie. Czytajmy dzieciom, uruchamiajmy wyobraźnię, bo wyhodujemy sobie kaleki, które będą po prostu tylko biernymi odbiorcami świata, nie będą aktywne, nie uruchomimy wyobraźni. Jeżeli się nie używa jakiegoś organu, to oczywiście on zanika. Także polecam od dziecka do dorosłego czytanie, czytanie, czytanie. Ja nie czytam wszystkiego, czytam to, co tak naprawdę może mi być w życiu przydatne, ale też to, co daje przyjemność czytania, takie baśnie właśnie, jak tutaj w tym przypadku. One dają radość z czytania, dlatego że no, pokazują, jak ładny, jak ciekawy może być język ojczysty i jak tym językiem możemy sobie to życie po prostu uprzyjemnić. To nie jest tylko narzędzie komunikacji, to jest też powód do radości. Jedną z atrakcji festiwalu czytania była niewątpliwie stojąca na sanockim rynku herbaciana jurta. Rozstawiliśmy tutaj herbacianą jurtę, w której serwujemy nie tylko pyszną herbatę, ale także kawę na ciepło i na zimno, a poza tym mamy warsztaty origami dla dużych i dla młodych, a poza tym w wolnym czasie, kiedy słońce już opadnie, czytamy także poezję wszelaką, także multikulti na wielu płaszczyznach. Full wypas. Full wypas. Herbata czarna myśli rozjaśnia. Myślę, że to jest bardzo znane pojęcie, a poza tym serwujemy też herbatę na zimno, parzoną na zimno po prostu, tak dla ochłody, dla sprzyjemnienia chwili. Skąd pomysł z lampionami? Pytam dlatego, bo przez czwartek, przez piątek gdzieś tam spotykaliśmy ludzi na ulicach i przez te lampiony nawet pytali się, co się tutaj w Sanoku dzieje. Właśnie dlatego zastanawiałam się, w jaki sposób zwrócić uwagę i utrzymać atmosferę.
tego wydarzenia, w jaki sposób zaczarować miasteczko i pomyślałam sobie, że jest Sanok jest tak pięknym miasteczkiem, że naprawdę niewiele mu trzeba. Nie trzeba wielkich banerów, które zasłaniają dobrą architekturę, dobrze oświetloną. Ktoś naprawdę poświęcił temu czas i uwagę. Szanowni Państwo, mamy naprawdę ślicznie oświetlone miasteczko. Należało dodać tylko kilka kolorowych punktów. A kto robi takie rzeczy w Polsce? Jarosław Koziara, Szanowni Państwo, tylko Jarosław Koziara. Impreza tu czy tam Sanok pokazała, że poszczególne ośrodki kultury w Sanoku z sukcesem mogą ze sobą współpracować. Do tej pory Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku od 2006 roku pozyskiwała samodzielnie środki zewnętrzne. Ten festiwal też jest tego dowodem, ale tym razem przyszła nam z pomocą Ola Rózga, która jest głównym pomysłodawcą i architektem tego projektu. Razem z panem dyrektorem opracowali koncepcję, zgłosiliśmy ten projekt do ministerstwa. Nie ukrywam, że też należy podziękować Piotrowi Uruskiemu, posłowi z Sanoka, który też lobbował za tym projektem. Miejska Biblioteka Publiczna jest instytucją miejską, samorządową instytucją kultury. Nie mielibyśmy tego projektu, gdyby radni naszego miasta na czele z burmistrzem nie zagwarantowali nam wkładu własnego na realizację tego projektu. Wartość całego projektu to 120 tysięcy złotych. 80% zadania pokrywa dotacja z Ministerstwa Kultury, 20% to wkład własny miasta. A warto dodać, że to nie koniec festiwalu czytania w Sanoku. Kończymy pierwszą część letnią, a jesienią zapraszamy na drugą, 28 października do 30 października. TV Podkarpacie.pl